I'm immune! Here's closed. Everybody go home. Jesus. New? Okay. Oh, kurwy syn! Tych gnojów wielkich pozałatwiać? Płońcie, gincie. Nie wiem, czy ja nie zrezygnuję z tego. Kto tu jeszcze? Oh shit, wybuchnie, wybuchnie! Oh fuck! O, oh, fuck. Jezus. O, oh, fuck. To się źle skończy. Oh. Jezus, ten jeszcze tam się nawinął. Nice. Yeah. And stay dead. Back to searching dead guys' pockets. A, ta snajperka dobrze weszła. Naprawdę jest, kurde, broń zagłady. Nie zawsze jest miejsce, żeby ją wyciągnąć i wymierzyć, nie? Pozbierajmy ten cały syf. Widziałem, już tam kluczyk wypadł, więc... Ale sami rozumiecie. Trzeba to podnieść wszystko. Może zacząć trzeba sprzedawać to skażone mięso i inne pierdoły. Zastanawiam się, czy nie wyłączyć tego podpalenia. To całkiem jest fajne, jak się kogoś podpali kopnięciem. Ale... Cholera, to mnie kosztuje dużo zdrowia ostatecznie i w takich walkach to nie wiem, czy większa jest korzyść, czy większa jest strata. Diabelski młyn? O, tutaj można wyłączyć elektrykę. Looks like the brains of the operation. Słyszycie go? Okej, okej, Ryan. Swój chłop, tyle wam powiem. No dawaj, Ryan, użyj tych swoich sił. Whoa, what? Seriously? Well, I guess one ride won't kill me. Oh, this shit again. Jesus, what the fuck? What the... what? Is that a... is that a fucking clown? Oh, Jesus Christ, are you kidding me? Hey, this isn't funny! Oh, shit! No! Hey! No! Climb it on the ride! You know, I should have known this would suck. Bez kitu. Super fajne są te cutscenki. Uwielbiam je. Tak myślę. Hey, I know you're out there. So go fuck yourself sideways, you red-nosed son of a bitch.
Oh my god, Ryan. Dobrze. O, proszę bardzo. O, fuck. Mam nadzieję, że mi tu nie wejdzie, bo tu skarby na mnie czekają. Nie do końca w moim stylu, nie, ale... Chociaż go obejrzę. Ajajajajajajaj. No to jest taki rzadki przedmiot na 19 poziom. Duże obrażenia zadaje. No ale coraz częściej muszę się posługiwać bronią palną. W zasadzie już teraz cały czas. Mimo, że bardzo lubię, kurde, wymiatać tymi ciężkimi sprzętami, którymi Ryan się posługuje, ale... Pozbierajmy te rzeczy. Oh, shit. Dokładnie czytam w myślach. Ruszajmy, ten pieprzony klaun pewnie gdzieś tam polas. On wie, gdzie my potrzebujemy przyjść. Rzucę okiem na mapę. No widzicie, tu jeden bezpiecznik przegapiłem po drodze. Był tu gdzieś jest warsztat. Czy ja widziałem już ten warsztat? Muszę ponaprawiać sobie sprzęt, może zrobić trochę amunicji. Nie, do karabinu zwłaszcza. Gdzieś tu był warsztat? Nie, gdzieś. Dobra, poszukam tego warsztatu. Warsztat jest znaleziony. Uff, fuck. Dobra nasza zatem, prawie dobra nasza. Okej. Okay. Mogłem z zewnątrz zobaczyć, że tu będzie problem jakiś w środku. Ale nie sądziłem, że otwarcie drzwi może zrobić taką zadymę. Zrobiłem sobie nóż taki. No, noże nie są w moim stylu, ale on zadaje potworne obrażenia, jeżeli chodzi o walkę wręcz. Plus dołożyłem tam jakieś kilka. Mam fajny ten taki element główny, który powoduje, że znacząco są zwiększone obrażenia od ciężkich ataków. Więc popróbujemy sobie. Tylko, że to nie odcina kończyn, a ja lubię odcinać kończyny. Właściwie lubię. Potrzebuję odcinać kończyny. Okej, okay, to chyba będzie dobry kierunek. A nie, to jest to miejsce, w którym Ryan powiedział, panie, nigdy tego nie przeskoczę. Ale na szczęście pootwierałem sobie drzwi, skróty i tak dalej, więc zakładam, że znajdziemy tam przejście do tego celu. Ale może zająć to więcej czasu, niż bym chciał. Okej. Okay. A, w dobrym miejscu jestem. Się trochę pogubiłem. To tam było przejście, którego nie mogłem przeskoczyć, dlatego musiałem przejść przez to koło radości. Aha. I teraz już jestem tutaj. Ale tu też mi się wydawało, że to jakaś wyrwa jest i kompletnie nie do przejścia, ale to raczej nie jest możliwe, bo to jest jedyna droga. No, proszę, metalowe części. Jedyna dostępna droga, więc ona musi być właściwa. Motherfucker, this whole place is held together by ash. Okay. Fajnie, co? Fajnie ciemno. Ja pier papier. Hey, you? No. No, I said sideways. Fuck yourself sideways. Zatłukę go. Kurde, chociaż on będzie pewnie robił uniki. Tędy. Tędy. Się wszystko może posypać. Fuck. Fuck. Zawsze ta radość, nie chce jej pośpiewać piosenkę, nie? W drodze do celu. Ja pierdziu. Zaraz coś mi wyskoczy i po prostu zejdę. Zejdę. Mój syn mi napisał wiadomość. Tato, mam drobny problem ze strojem na WF. O cholera. Napisał do mnie. Let's talk. I just need this laptop thing. You know, kind of important, then I'm out of here. Okay? Okay. Okay. Something like a laptop. Hopefully not melted. Napisał do mnie, a z reguły jak ma jakieś sprawy do nas, to pisze na taki, mamy takiego wspólnego czata rodzinnego, gdzie jestem ja i moja żona i Mikołaj.
Ekwipunek jest pełny. No na chwilę wytchnienia, nie? Można rozmontować te rzeczy. Co też zrobię z pewną przyjemnością. Jest i złom. Już w zasadzie niebieskie przedmioty coraz mniej są przydatne. Więc zastanawiam się, co to za drobny problem ze strojem na WF, o którym tylko ja mogę wiedzieć. Pewnie taki, że zapomniał tego stroju i mamie się boi powiedzieć, bo mama oczywiście jest wkurzona na niego dużo bardziej niż ja. Ja mam dużo więcej luzu, co pewnie nie ma, to nie jest plusem, nie? Bo dzieciak potem będzie na starość, jak będzie trochę starszy, to będzie szanował tego rodzica, który był bardziej upierdliwy, bardziej wymagający. Ja jestem za mało wymagający. Ale co mam zrobić? Taki już mój charakter, no to co? Jesteśmy w dobrym miejscu? Tak, muszę tutaj przeszukać laptopa. That looks like a laptop to me. Gdzie Ryan? O, faktycznie. This must be it. The glamorous life of a hero. Okay, what do we got here? You are my ticket out of here. Oh, come on. Seriously? This fucking funny fucker again? No! Oh. No nie. Zadziałał nas? Jednorazowo, mam nadzieję. Może wziął laptopa. Extra bitch. No jut, kurde, ale twardy jest. You're regenerating? Oh, no, no, no! Who's laughing now, you funny fuck? Jeebus, I'm done. Nie było źle. Mogło być źle. Nie było źle. Mogło być gorzej. Dobra nasza. Co my tu mamy za wpis? Rzeźnicy. A, to są te. Nie ma wejścia. Nie jestem w stanie znaleźć tych bestiariuszy i innych takich. Nigdzie w interfejsie nie mam tutaj tego. A, tu są jeszcze jakieś osiągnięcia związane z nimi. Okej, tam. No nie wiem, jak się do tego dostać. O, tu jest miejsce na kartę kolejną. Okej, pomyślmy o tym. Postawiłem na cios z nad głowy. Tutaj jako pogromca. Numen to jeszcze przed nami. Kurde, to ciekawe. Tak czy inaczej, postawiłem na to, bo to zwiększa też furię. Za furia się bardzo szybko kończy, więc cios z nadgłowy już jest wbudowany, do tego bonus do ciosów z nadgłowy. Okej, w porządku. Tego się trzymajmy, z autofagią nie przesadzam. Ma to swoje plusy i minusy. Minusy mi się nie podobają w ogóle. Ruben, mam nadzieję, że nie rozwaliłem tego laptopa. Oh yeah, I'm fine, thanks. Well. Obviously, I need you and that tech back here ASAP. We got a world to save. Yeah. Copy that.
Pewnie będzie tak jak w The Last of Us z Ellie. Będą mi próbowali mózg wyciąć. Kurde, mam nadzieję, że nie. Czy ja muszę wracać przez ten pierdolnik cały? A przynajmniej ten szalony klaun nie będzie biegał, więc może taki plus. Okej, nie tędy. Ciemno, kurde, szlak. Powoli Ryan się regeneruje. Ja zastanawiam się, czy to jest jego jakaś umiejętność specyficzna, czy... Czy nie? Może teraz górą się uda przejść, nie? Nie będę musiał zapieprzać przez te mroczne tunele. Finally, things are going my way. To prawda, to prawda. Ruszajmy. Okay, that is not ideal. Of course. Of course. Time to go. Shit. Wydaje mi się, że dużą zaletą tej całej opowieści jest to, że deweloperzy trochę czytają w umysłach graczy. Doskonale wiedzą, czego gracz się nie spodziewa i serwują mu dokładnie to. Kurde, Ryan, mam nadzieję, że potrafisz pływać. Chociaż z tym całym złomem to mógł spokojnie pójść na dno, nie? I hope it's waterproof. Mam nadzieję, że jest wstrząsor szczelny także. Ale laptopa nie puścił na szczęście. No, zobaczmy sobie tutaj. Jakieś zadanko poboczne przy okazji. Płońcie. A jest. What's this? Sounds grim. Maybe they're still hanging in there. Znajdź aroganckiego krytyka kulinarnego. Dobra. Okej. Gdzieś na nadbrzeżu? O, żeż panie, kochany. Ja sobie go poszukam, rzecz jasna. I zobaczymy, ile czasu zajmie mi znalezienie go. This spot is good. This is gonna be good. Look up here! Amanda, what is wrong with you? I know, but I am so happy you're here, bestie. Because, like... No, I ładnie. Maybe legitimately got stuck up here when a recording went bad, and I may totally, absolutely, urgently need someone like you to help out. Okay, this is, completely unacceptable, young lady. You need to... start taking some responsibility. You hear me? Yeah, not my finest hour. Was trying to figure out how to get online, and I couldn't resist the bright lights of the pier for a video. But for realsies, how about we save the lectures for after you get my cute little butt off this roof? Let's just get out of here. Can you get down? Maybe. But what about zombies? They are way scarier here than the ones in Bel Air. But if you turn on those dodgems, the sound might lure them out of hiding. Yeah, okay. I'll clean house first. Oh, and you can totally use the bumper car's electricity to fry them zombies. You'll be done in no time. Jasne. Szukam tutaj tego krytyka kulinarnego. I nieustannie. I bez sukcesów. I trafiłem oczywiście na kogo? Na Amandę. Gdzie ona mnie chce tutaj wysłać? Tutaj. Okej. Amanda potrzebuje drogi ucieczki, uruchom samochodziki, aby wywabić pobliskie zombie. No to się da zrobić, zakładam. Tylko znajdę sposób, żeby to uruchomić. Serio, to może być całkiem przyjemna rozwałka, ale też trzeba przyznać, że poświęciłem mnóstwo czasu,
żeby tą rozwałkę już uskutecznić, do tej pory szukając krytyka. Ale whatever. And hey, seeing as you're fighting them anyway, I hope you don't mind, but maybe we can profit off this? This is another stupid video, isn't it? Hey, give me some credit, bestie. Videos are my literal life, and a true documentarian always has a camera ready. Now zap those suckers! No, mnie kiepsko z amunicją. Zap! Okej, to powinno być proste. Oh, fuck. It's probably the humane thing to do, really. That was crazy! But now I'm looking around, I think it'll be safer to get down near the big wheel. Come on, I'll meet you there. I should just let her get eaten. Dobra, te kwestie mamy z głowy. Zombiaków tu ciągle przybywa, więc pal licho z nimi. Ale i tak trzeba pomóc jeszcze Amandzie, żeby zlazła z diabelskiego młyna. To będzie... A może znajdę tego krytyka, kurde, nałaziłem się, efekt żaden. Okej. Tutaj? Podejrzewam, że tutaj. Ciężko powiedzieć. Tu gdzieś powinna być Amanda. Też się musiałem namordować, żeby do niej dotrzeć. No jak to influencerzy, nie? Wkurzająca jest pewnie. Kurde! Tu się biłem z tym klaunem. Dzień dobry panu. Ja potrzebowałem tylko amunicji trochę. Dużego kalibru to chyba ta do mojej snajperki. No bliżej... Gdzie ona jest? A, tam jest. Jak mi znowu każe mordować, pewnie mi każe mordować. Bestie, don't be mad! Look around! This is perfect! And terrible! Aren't you happy you're saving me from this? Hey, wouldn't it be cool to decap some heads and pop some brains out here? And I'll film it! It will totally juxtapose with this happy place vibe. Ooh. Keep a lookout for the zombie clowns! I heard a rumor that there's one here, and it is like perfect thumbnail material. Jesus. To chyba nie zadziała. Dobra, spokojnie. Znalazłem trochę sprzętu. Myślę, że to będzie idealne, nie? Do tego typu atrakcji. Nie? Tak, podejrzewam. Yo, this is awkward. Dobra, poszły. 12 głów. But I got up at the weird octopus statue thingy, so I can get down there for sure. See ya in 5 and we can come on. In a minute. I'm gonna climb up there, and I'm gonna boot her ass off of that roof myself. O, jakieś jaja, ta wariatka poszła gdzieś dalej. Teraz szuka jej tutaj, po tym placu rozrywki wątpliwej jakości. Gdzieś ty znowu wlazła? Śmiornica, ja pierniczę. Nie chcę z nią... O! Ktoś jeszcze? Okay. Fun fact. Few more zombies here than I remember. But you can handle this, bestie. Don't waste time knocking their gear off. Just yeet these idiots into the ocean. Armada, don't forget to share this video and crush the like button like cans on a Friday night. Czy muszę ich teraz... wyrzucić do wody! A moje kopnięcia kosztują mnie zdrowie. Dobra. Jakoś sobie dam radę. Ja pierdzielę. Nawet nie chcę mówić, ile czasu mi zajęło wywalenie ich wszystkich. Dobra. Wywalenie tych wszystkich to nie jest takie proste. Się człowiekowi kończy kondycja. No chodź do taty. Oczywiście zabijanie nadal jest przyjemne. Nie powiem, ale jak już trzeba coś zrobić konkretnego z zabijaniem, to potrafi to zmęczyć.
Mam nadzieję, że to ostatnie spotkanie z Amandą, jeśli mam być szczery. Przyszedłem tutaj w zupełnie innym celu. No, ostatecznie zrobiłem to zadanie. Mam nadzieję, że nagroda będzie tego warta. Bo to chyba jedne z najbardziej upierdliwych questów dla Amandy. Znaczy, questy dla Amandy są jednymi z najbardziej upierdliwych ze wszystkich pobocznych, jakie miałem przyjemność robić. Gdzie ona jest? Zbieram tylko ten szajs. Dobrze, pieniądze same się lutują. Amanda! You weren't stuck up there at all, were you? Yes, baby. Sorta. Okay, so maybe I dragged things out a little. With you providing the kind of content that could keep us trending for years. God damn it, Amanda. Hey, you did great. And there's no way people will think it's fake now. And in the next video, I promise I'll get your feedback first. Next? Okay, you are canceled. Get to the lifeguard tower and stay there. Wow, you're actually mad. Where's your ambition? Look, you're clearly heated, so let's wrap for today. I can probably get out by myself now. But if we're going to beat all those other channels to a Squirm Lifetime Award, bestie, we're gonna need some fucking cojones! Follow through, commitment, yeah? Co dostałem? Oh, fuck. Kurde, dostałem gwoździarkę. Gwoździarkę dostałem. Oszaleję. Dobra, trzeba wracać. Przygody wzywają. Tylko którędy teraz? Kurde.